Hej, z tej strony Agna28. Po dłuższych kombinacjach mam Alfa 15, tak mówię o 7 Days to Die. Alfa jest 15, to jest eksperymental, więc wiele się nie spodziewałam i chyba dobrze. Nie no, żartuję oczywiście. Zauważyłam piękne połączenie dwóch biomów w jednym miasteczku, co naprawdę jest zadziwiające, bo tam gdzie jest ten biom taki opuszczony, praktycznie nie było nic. Znaczy, były tam puste parcele, drogi, tam parę śmietników, ale wraz z przechodzeniem w biom sawanna pojawiały się coraz częściej domy. Kurczę, jakie to fajne wyglądało. Po prostu jestem zdumiona i pozytywnie zaskoczona. Ja latałam na kreatywie, więc mogłam szybciej się przemieszczać, więc bardzo szybko dotarłam do naprawdę epickiego miejsca. Mówię wam. Po prostu biom pustynny, wszędzie góry, oczywiście też pustynne, a po środku oaza, po prostu aż mnie zatkało. Po środku oaza, woda, trawa, epic, tylko szkoda, że nie było żadnego drzewa albo palmy, ale było świetne. No cóż, nie mogłam znaleźć nic ciekawszego, więc zespijam się na nowo na nowej mapie. I znowu zostałam zaskoczona, tym razem niemile zaskoczona, bo znowu nie było zombiaków. Tak jak nie było zombiaków w mieście, co w poprzednich wersjach zawsze były, tak i tutaj przy domku, który spotkałam, też nie było. I zastanawiałam się, czy w tym eksperymentalu w ogóle są zombiaki. Więc zaczęłam respić sama. Trochę przesadziłam w tym respieniu, ale taki miałam niedosyt tych postaci, że... No, sami wiecie. I nie wiem, czy jestem z tego zadowolona, co zobaczyłam. Nie pokazywałam bloków, bo to wszystko możecie zobaczyć u twórcy tej gry, u Joela na kanale. Więc pokazywanie tego tutaj chyba nie było większego sensu. Ja po prostu chciałam się pobawić trochę, niż pokazać wam, co mam. Ja rozumiem, jest to eksperymental, tu nie ma nic ciekawego. Rozumiem całą powagę sytuacji. Ale tak czuję niedosyt i jeszcze większą ekscytację tego, co będzie, jak oni już zrobią z tego porządną wersję. No dobra, ja was więcej już nie będę zanudzać, więc na razie pa pa.